historii istnieją momenty tak wymowne i intensywne, że zdają się być obrazem całej epoki. Mною przyjęte decyzję o prowadzeniu specjalnej wojennej operacji. Because it's too late, my dear colleagues, to speak about de-escalation. Too late. The Russian president declared the war. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. W 1895 roku Włoch Guglielmo Marconi i Rosjanin Aleksander Popow uzyskali połączenie radiowe na niewielką odległość. Wynalazek niemal natychmiast znalazł zastosowanie w wojskowości, polityce i kulturze. W 1938 roku wyemitowano na żywo audycję Wojna Światów, znaną z rzekomych zamieszek, które miała wywołać. Zamieszek i paniki może nie było, ale przed odbiornikami zebrało się 12 milionów widzów. Kiedy dodamy do całości rozpychający się coraz mocniej na scenie film, otrzymamy zupełnie nowe warunki uprawiania polityki. Ci, którzy jako pierwsi zrozumieli, ile znaczy wiedz i radio, wyznaczali nowe standardy, porywali tłumy. Pełne siły, agresji i pewności siebie przemówienia Hitlera w wojskowym mundurze zdawały się żywą emanacją ideologii nazistowskiej. Z odpowiednią oprawą fanatycznych tłumów, mundurów i pochodni wywierały na widzu spektakularne wrażenie. Ale to tylko jedna strona medalu. Talent oratorski Hitlera to przede wszystkim naturalność i swoboda na mównicy. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Zdaje się, że równie dobrze mógłby być w jednej z monachijskich piwiarni. Niski wzrost i nieprzystawanie do własnych kryteriów rasowych nie wpływa na jego zachowanie. Co innego Stalin, drobnej budowy, z jedną ręką krótszą od drugiej, śladami po ospie i wyczuwalnym gruzińskim akcentem, cały czas przestępuje z nogi na nogę, jakby miał zaraz uciec z trybuny. Bracia i siostry w tylu naszych wrogów, временно подпавшие pod иго niemieckich rozbojników. Nasi sławni partyzani i partyzanki, rozruszające tyły naszych wrogów. Od imienia sowieckiego prawicielstwa i naszej bolszewickiej partii przywitam i pozdrawiam was z 24. godziny Wielkiej Oktyabrskiej Socjalistycznej Rewolucji. Towarzyszy, w ciężkich условиях приходится праздновать сегодня 24. godziny Oktyabrskiej Rewolucji. Wyrolombne napadnienie niemieckich rozbójników i nawiązanej nam wojna создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь только просчитался. Несмотря на временный неуспех, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта. Наносим мы тяжелый урон. А наша страна, вся наша страна, организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Было дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нам. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии. Мы ее только на
целью создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало оборудования. 14 государств наседали тогда на нас. Но мы не унывали, не падали. В одну войну организовали под нами Красную армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории. Добились победы. Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 25 лет назад. Наша страна во много раз богаче теперь. И промышленностью, и продовольствием, и сырьем, чем 25 лет назад. У нас есть теперь союз, надежда, что вместе с нами едины фронт против немецких захватчиков. Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы, отпавших под его гитлеровское деяние. Мы имеем теперь замечательные армии, замечательный флот, вроде отстаивающий свободу и независимость нашей войны. У нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании. Вся наша страна, все народы нашей страны отбирают нашу армию, наш флот, помогают им разбить захватывающие орды немецких фашистов. Наши людские резервы не исчерпают. Великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну, так же, как 23 года тому назад. Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен. Pochylona głowa, przymknięte oczy wbite w kartkę. Głos tak energiczny, jak na odczycie listy obecności. Tak, Stalin to zdecydowanie polityk gabinetowy. Churchill również nie został obdarzony warunkami fizycznymi. Tak samo niewysoki, z potężną wadą wymowy. Niektóre słowa zbite z sobą stają się kompletnie niezrozumiałe. A jednak godziny ćwiczeń i charakter przynoszą niewiarygodne efekty. Sir, I have myself full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the best arrangements are made, as they are being made, we shall prove ourselves once more able to defend our island home, to ride out the storm of war and to outlive the menace of tyranny, if necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty's government, every man of them. That is the will of Parliament and the nation, the British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. Przemówienia Churchilla przed parlamentem i w radiu podtrzymują morale. Wielka Brytania zostaje w wojnie mimo ponurej sytuacji międzynarodowej. Niestety nie zawsze świetni oratorzy i porywające mowy są w stanie utrzymać na powierzchni tonący kraj. Są one dostatecznie znane wszystkim, co się tą sprawą w jakikolwiek sposób zajmowali. Ale z chwilą, kiedy po tylokrotnych wypowiedzeniach się niemieckich mężów stanu, którzy respektowali nasze stanowisko i wyrażali opinię, że to prowincjonalne miasto nie będzie przedmiotem sporu między Polską a Niemcami, słyszę żądanie aneksji Gdańska do Rzeszy, z chwilą, kiedy na naszą propozycję złożono dnia 26 marca,
wspólnego gwarantowania istnienia i praw wolnego miasta, nie otrzymuję odpowiedzi, a natomiast dowiaduję się następnie, że została ona uznana za odrzucenie rokowań, to muszę sobie postawić pytanie, o co właściwie chodzi. Czy o swobodę ludności niemieckiej w Gdańsku, która nie jest zagrożona? Czy o sprawy prestiżowe? Czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć się nie da? Pokój jest na pewno celem ciężkiej i wytężonej pracy dyplomacji polskiej. Po to, aby to słowo miało realną wartość, potrzebne są dwa warunki. Primo, pokojowe zamiary. Sekundo, pokojowe metody postępowania. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. Beck nie krzyczy jak Hitler. Nie potrzebuje. Szczupły, wysoki, stabilnie bez zmian nóg stoi przy mównicy, pewny siebie. Głos unosi się wtedy, kiedy powinien, podkreśla dokładnie zamysł mówcy. Po latach, a nawet już w czasie wojny, w amerykańskich kreskówkach Hitler będzie ośmieszany przez mundur czy specyficzny wąs. Becka nie da się sparodiować. Piękne przemówienie prowadzi jednak do zguby. Zresztą nie ono jedno. Prime Minister has come back from his third and greatest journey, and he said that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. We are resolved that the method of consultation shall be the method adopted to deal with any other questions that may concern our two countries. And we are determined to continue our efforts to remove possible sources of difference and thus to contribute to assure the peace of Europe. Stojąc na płycie lotniska, można było rzeczywiście się zachwycić. Jednak ten uśmiech i po latach już jedynie żałosne, triumfalne wymachiwanie kartką. Europejczycy będą Chamberlainowi pamiętać już zawsze.